Kochani, trzeci meczyk. Okazuje się, że mamy jeszcze chwilkę czasu, pobędziemy z Wami. Natomiast zobaczcie, jak sobie będą radzić teraz nasi zmiennicy z misiem naszym w polu. Słuchajcie, Misiek grał na bramce w meczach kluczowych, natomiast w tej chwili gramy przeciwko szkole podstawowej numer no właśnie 3. Gramy przeciwko szkole podstawowej numer 3. Kochani, jak się inne mecze układały? Nie wiem. Wiem, że my najprawdopodobniej, bo jeszcze musimy oczywiście wygrać w tym meczu, albo inaczej nie przegrać, to awansujemy do kolejnej fazy rozgrywek, czyli do finałów powiatowych. Natomiast w Zielonych Strojach, przypominam kochani, to szkoła podstawa numer 1 Kusy Bolesławiec, szkoła numer 3 w strojach czerwonych, czerwono-biało-czarnych. Natomiast wygraliśmy dzisiaj dwa mecze, oglądaliśmy kilka ładnych bramek, kilka ładnych akcji. Jeden mecz to 2 razy 10 minut. Cztery szkoły przystąpiły dzisiaj w rywalizacji o mistrza Bolesławca. Dla tych z Was, którzy oglądacie kanał, jesteście z daleka, przypominamy, że Bolesławiec to niewielkie miasteczko z 20-30 tysięcy, może 40 tysięcy mieszkańców. Myślę, że 50 to z gminą, tu z okolicą. Natomiast fajne, ładne, malownicze to nasze miejsce, skąd kochani pochodzi cała szabełkowa ekipa. Słuchajcie, tutaj chodzi do szkoły Kudełek Nadia i Gutek, szkoła podstawa numer 1. Siema Ukolek, dawaj tu piątkę, chodź szybko. Myślałeś, że cię nie złapię kamerą. Cześć Werweluchu, jak się bawiłeś? Dobrze. No to fajnie, najważniejsze wiesz. No to dobrze. Wy jeszcze jeden mecz, ale co, chyba na wicemistrza, żaden kłopot, nie? Myślę, że taka duża dysproporcja jest między wszystkimi drużynami. Wy zagraliście bardzo fajny, wyrównany meczyk. Natomiast zobacz, my teraz będziemy przegrywać, czy jeszcze nie? No i teraz może, patrzcie. No tak, jesteśmy składem rezerwowym, natomiast mimo wszystko, zobaczcie, ale gramy, słuchajcie, mimo wszystko, dzięki temu mamy wyrównany, fajny meczyk. Ale nakładkę mi się robił, widać. Misiek nakładką wszedł? A, Misiek nakładką wszedł. Ja wkręciłem się w gadkę z tobą, to nie widziałem, Łukaszku. Wiesz, że zaczynamy Dajśmana za niedługo? W Wałbrzychu? W Wałbrzychu, tak. A co tydzień będziemy jeździć? Sześć drużyn będzie, wiesz? Co tydzień jeździmy? Nie wiem, czy co tydzień. Zrobimy tak, żebyśmy sobie pograli, troszkę pobawili się, bo to wasze zakończenie. Natomiast patrzcie, rzut wolny, przeniesiona piłka, słuchajcie. A wy się wszyscy przysuwacie za Miszkę. To nie lepiej od razu zagrać wszystkie mecze, tylko jeździć co tydzień, na przykład na jeden, na dwa? Łukaszku, myślę, że dogadamy to bezpośrednio tam z organizatorem, wiesz. Jeden mecz to jest 20 minut, tam się chyba 2 razy 10 gra, tak? Czy 2 razy 15? No tak, 2 razy, zależy od różnika, bo ostatnio graliśmy 2 lata temu chyba. I wtedy było 2 razy 10 tak. Chyba, nie? W każdym razie, no myślę, że zrobimy tak, żeby jednak trochę tego grania, jak już przyjedziemy, wyszło, wiesz. Natomiast mimo wszystko zwycięzca jedzie aż do Nowego Sącza, także... Także jakbyśmy dobrze na tych zawodach wypadli, to mamy fajną przygodę pod koniec roku szkolnego w Nowym Sączu. Nie ma bramek jeszcze, nie? Czy jakiś karny będzie teraz, czy co tam nie, jest? Jakiś hałas duży? Wolny, bo będzie nagrane. Czy to był karny, wolny, co to jest? Karny, tak? Z faulu czy z ręki, bo się zagadałem? Z faulu. Z faulu. Dobra, Łukasz, muszę wracać do meczu, bo fajnie mi się z tą gada, ale kompletnie nie wiem, co robimy. Mamy teraz, słuchajcie, rzut karny, egzekwuje go kolega numer 7, czyli Miłosz, uwaga, jest pewnie wykonany rzut karny, słuchajcie, myślę, że przy odrobinie dłuższym bramkarzu, wyższym, piłka byłaby do uratowania, natomiast no, chłopak nie ma wzrostu charakterystycznego dla rocznika 2-6, bo taki to rocznik, kochani, w tych zawodach może grać jako najstarszy i to wchodzi. Czyli prowadzimy 1-0, słuchajcie, z trójką. Na ławce zobaczcie Gutek z Jasiem. Myślę, że ich zobaczymy może w drugiej połowie troszkę, dlatego że tak naprawdę, słuchajcie, no, myślę, że jakbyśmy pograli tutaj pierwszym składem, byłby to kolejny mecz mocno w jedną stronę, a tak troszkę, słuchajcie, nasi koledzy z drużyny, którzy się ogrywają, którzy mniej grają, mają okazję teraz sobie pograć, kochani, także i stworzyć przy tym no, fajne, wyrównane widowisko. Natomiast
Wynik jest na styku, jest 1-0, także ekipa z Trójki czuje, że tu może coś zrobić, może coś ugrać. Zaraz zobaczymy. Trzon naszej defensywy z boku. Zawody prowadzi pan trener Adrian Bernacki, często przy piłce nożnej, to jego domena. Zobaczcie, mamy odbiór Oskara. Oskar to osoba, która pracowała z nami przy KS Talent. Nie wiem, w tej chwili chyba trenuje przy BKS-ie, natomiast zobaczcie, Misiu, sporo miejsca uruchamia kolegę i rozklepali z Miłoszkiem. To jest bramka numer 2, kochani, także no, zaczyna się meczyk robić easy, po waszemu, czyli łatwy. Natomiast no, nie spodziewaliśmy się inaczej, jednak na tym etapie piłka jest przewidywalna, kochani. Spodziewaliśmy się jednego dobrego, wyrównanego piłkarskiego meczu. Takim był właśnie mecz poprzedni z Łukaszem i z jego szkołą Express. Natomiast my czekamy na mamcie, która zaraz do nas dojdzie, kochani, i po meczu jedziemy z Gutkiem, słuchajcie, do lekarza, kochani, dzisiaj. Nic poważnego się nie dzieje, jedziemy na rehabilitację, na poprawę wady, poprawę, korektę postawy. To jest rzecz normalna w tym wieku. Mamy świadomość, że Gutek rośnie, rośnie szybko. Jest wysokim chłopcem, także pewnego rodzaju ćwiczenia są potrzebne, aby pielęgnować fajną sylwetkę. No, u mnie, kochani, średnio było przeze mnie to przypilnowane. Były zupełnie inne czasy, ja tam swoje jakieś kłopoty z kręgosłupem mam, kochani, bo dzisiaj gdzieś się przypominam i nie potrafię w pewnych pozycjach utrzymać ciała w dłuższym wymiarze. Natomiast no, tutaj popracujemy, żeby Gutek przy swoich takich, słuchajcie, mocnych obciążeniach, zobaczcie, będzie trzecia bramka. Do końca walka, natomiast fauluje w tym przewinieniu. Robi przewinienie Miłoszek. Słuchajcie, no, mecz był troszkę wyrównany, ale mimo wszystko bez strzału ze strony Trójki. Gdzieś tutaj trzymamy ich w defensywie mocno. Zobaczcie. Są to szkoły, kochani, podstawowe w roczniku 2006. Najstarsi chłopcy, uczestnicy tych zawodów. Przypominam, że zwycięzca będzie grał na powiatach, potem będzie na strefie. Ale wpakował, słuchajcie, bramę. Walala. Entuzjastyczna bramka, słuchajcie. Cała ławka rezerwowych zareagowała ostro. Patrzcie, piłki nie można wyciągnąć. Brawo, dobry gol! Jest entuzjazm, jest zabawa, słuchajcie, brama na 3-0. Świetny gol, same widły, słuchajcie, brawo. Się uśmiechnąłem, kochani, no, wyszedł strzał chłopakowi naprawdę fajnie. W każdym bądź razie, kochani moi, po fazie powiatowej są... Jest strefa, no tam już jest, kochani, spotkanie najlepszych ekip województwa dawnego jeleniogórskiego. Natomiast wygrywając tą strefę, jedziemy na województwo dolnośląskie. Tam już, kochani, no, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, inne czołowe akademie, szkoły sportowe, słuchajcie, no tam dla nich zarezerwowane miejsce. Stamtąd ekipy wychodzą na ogólnopolskie finały do Głuchołaz. Także mamy, kochani, około 10 minuty meczu bez zmian, czyli myślę, że za kilka chwil zobaczymy drugą, w drugiej połowie zobaczymy, kochani, Gutka. I ach, pięknie, bramkarz, brawo, fajna próba, Misiu, natomiast bramkarz, słuchajcie, tutaj zrobił robotę. Natomiast zobaczcie. No i co?
I jest gol, kochani, dla trójki. No super. Czyli mamy w tej chwili, zdaje się, 3-1. 10 minut mija. Słuchajcie, zmieniają się ekipy. Zobaczymy teraz w akcji Gutka. Zapraszam na drugą połowę.